Brali wszystko, na co mieli ochotę. Szwedzi rabowali pałace, kościoły i klasztory, nawet zwykłe prywatne domy. Nie oszczędzali nikogo. Zabierali nie tylko ruchomości, książki, dywany, meble, obrazy, rzeźby, drogą zastawę, przedmioty codziennego użytku, pościele, ubrania. Zeskrobywali nawet złoto ze złoconych okien, rozbijali trumny, by ogołocić zwłoki z kosztowności, wyrywali szklane okna z murów, drzwi wraz z ramami, kominki, marmurowe podłogi, obicia, a nawet skuwali dekoracje ze ścian i wymontowywali ozdobne rzeźbione kolumny. Nie gardzili nawet używanymi ubraniami. W proch obracali całe miasto. Szwedzi nie cofali się też przed okradaniem najbardziej uciśnionej warstwy społecznej, kmieci. Kiedy zabierali im narzędzia i inwentarz, zostawiali ich dosłownie na śmierć głodową. Przekazywane z pokolenia na pokolenie pługi czy brony były dla nich najcenniejszym dobytkiem, a bez siły pociągowej nie byli w stanie obrabiać swoich pól. W efekcie większość ziemi w kraju w czasie potopu leżała odłogiem, sprowadzając głód. Potop szwedzki był nieporównywalnie bardziej niszczący dla polskiej kultury niż grabieże sowieckie i nazistowskie w czasie II wojny światowej. Księgi Mikołaja Kopernika, zbroja i miecz koronacyjny Władysława IV, czy hełm cara Iwana Groźnego, który Polacy wywieźli po okupacji Kremla, wszystkie te przedmioty znajdują się w szwedzkich muzeach i trafiły tam w wyniku grabieży podczas potopu szwedzkiego i później. Wszystkie te skradzione dobra przyczyniły się do rozwoju kultury i intelektu w bardzo zacofanej i biednej wówczas Szwecji. A sama Rzeczpospolita w wyniku potopu zaczęła starzać się coraz bardziej ku zagładzie. Przeciążone szwedzkie statki uginały się od zagarniętych skarbów i często tonęły. Jeszcze na Wiśle, nieraz tuż po załadunku. Czy mamy jakąkolwiek szansę na odzyskanie tych skarbów? Dziś ruszamy szlakiem skradzionych Polsce skarbów znajdujących się w Szwecji. Sztokholm to pierwszy punkt podróży. Idąc do Zamku Królewskiego, już tu trafiamy na polskie zabytki. Północnej fasady budynku strzegą dwa spiżowe lwy. Posągi pochodzą z warszawskiego Pałacu Kaznowskich i trafiły do Szwecji w czasie potopu. W inwentarzu zamku w Sztokholmie wyszczególniono około 200 zrabowanych w polskiej stolicy obrazów, kilkadziesiąt namiotów, dywanów i kilimów tureckich. Na liście były też liczne meble, instrumenty muzyczne, chińska porcelana, tkaniny, egzemplarze luksusowej broni, rękopisy i księgi. Stolica ma do zaoferowania wiele muzeów, w których znajdziemy ślady historii polsko-szwedzkich wojen. Pierwszym z nich jest najstarsze szwedzkie muzeum Livrustkammaren, czyli Królewska Zbrojownia. Mieści się w bryle Pałacu Królewskiego. Zbiory zbrojowni zostały udostępnione zwiedzającym już w 1693 roku. Główne punkty programu zwiedzania zapewniły placówce eksponaty pochodzące z Polski. Największe wrażenie robi zapierająca dech w piersiach przepiękna zbroja paradna Zygmunta Augusta. Została ona wykonana na specjalne zamówienie polskiego króla. Ten skarb nie został jednak zrabowany w czasie potopu. Był darem Anny Jagiellonki dla króla szwedzkiego Jana III Wazy, gdy wzajemne relacje obu państw były jeszcze przyjazne. W Livrustkammaren możemy podziwiać całą masę innych zabytków pochodzących z Nadwisły. Najciekawsze są przedmioty osobiste związane z polskimi monarchami, takie jak róg myśliwski Zygmunta III, wykonany z rogu jednego z ostatnich turów żyjących w Puszczach Mazowsza. Znajdują się tam też tarcze należące do Zygmunta Augusta, a także hełmy, zbroje i kolczugi używane przez Władysława IV i wiele innych. Już w pierwszych chwilach w oczy rzucają się symbole Rzeczpospolitej Obojga Narodów. Polski orzeł i litewska pogoń.
są na uprzęży powozu Zygmunta III Wazy. Wizerunek władcy umieszczono na kolumnie Zygmunta przed warszawskim Zamkiem Królewskim. Sama kolumna to jeden z niewielu przedmiotów, których Szwedom nie udało się wywieźć. Nie potrafili zrobić tego w taki sposób, by monumentu nie uszkodzić. Natomiast w czasach Zygmunta III Polacy dokonali jednego z najbardziej spektakularnych czynów w swojej historii. Z hetmanem Żółkiewskim na czele zajęli Moskwę i wkroczyli na Kreml, który okupowali przez 2 lata. Siedzibę carów splądrowali i wówczas do Polski trafił przedmiot niezwykły. Żelazny, zdobiony złotem i miedzią, w dolnej części ciąg liter pisanych cyrylicą. Hełm koronacyjny Iwana Groźnego. Trafił do Warszawy jako polska zdobycz, a w czasie potopu stał się zdobyczą szwedzką i w ten oto sposób znalazł się w Sztokholmie. W zbrojowni można zobaczyć też bransoletę, która należała do siostry Zygmunta, Anny Wazówny. Ich matka, Katarzyna, była królewną dynastii Jagiellonów. Wyszła za mąż za księcia Finlandii i późniejszego króla Szwecji Jana III. W ten sposób splotły się losy Jagiellonów i Wazów, a więc Polski i Szwecji. Był to czas dobrych relacji i współpracy. Stąd też prezenty, które Jagiellonowie i ich słudzy ofiarowywali Janowi III. W zbrojowni jest na przykład buława przekazana przez Jana Zamoyskiego. Kiedy Jan III zmarł, jego syn Zygmunt był już królem Polski i wielkim księciem litewskim. Został wówczas też królem Szwecji i od tego momentu właściwie władcą Bałtyku. Paradoksalnie był to początek problemów. Zygmunt obiecał przekazać Polsce należącą do Szwecji Estonię, zrobił to i wybuchła wojna. Walki trwały długo, de facto odebrano mu władzę w Szwecji, został obalony przez swojego stryja. Wojny toczył Zygmunt oraz jego synowie Władysław IV i Jan Kazimierz. Wiele należących z nich przedmiotów jest dziś w zbiorach sztokholmskiej zbrojowni. Muzeum Armii może wśród polskich zwiedzających budzić niepokój. Jej obejrzenie uświadamia bowiem, jak wielką katastrofą dla naszego kraju był potop. Tutaj znajdują się trofea nie tylko z potopu, ale też z czasów wojny północnej, kiedy Europę Wschodnią podbijał Karol XII. Król Bruda z zawsze czarnymi paznokciami i brudnymi mankietami, który jadł byle co i sypiał byle gdzie, ale wojny wygrywał. W muzeum jest bogato zdobiony falkonet z czasów Zygmunta Augusta. Jest uzbrojenie wojsk polsko-saskich podkomendnych Augusta II. Od szabli przez muszkiety po armaty. Zgromadzono też całe galerie sztandarów wojennych. Nie tylko polskich, bo są też takie, które Szwedzi zdobyli na Rosjanach. Są tu zarówno sztandary polskich miast, Lwowa, Torunia i Elbląga, jak i poszczególnych oddziałów wojskowych, a nawet samego króla Jana Kazimierza. Zainteresowanie budzą również inne militaria. Jednak najbardziej niezwykłym przedmiotem w Muzeum Armii jest wielki, bogato zdobiony namiot, zdobyty przez Jana III Sobieskiego pod Wiedniem w 1683 roku. Wpadł on w ręce Szwedów pod Kliszowem w 1702 roku. Co ciekawe, zanim trafił do gabloty jako eksponat, prawie do końca XIX wieku korzystała z niego szwedzka rodzina królewska. Wzrok przykuwa chorągiew Zygmunta III. Biały krzyż z wizerunkiem orła, a nad nim zawołanie Tecum et pro te, z tobą i za ciebie. Chorągiew Zygmunta zniknęła z Warszawy w czasie najazdu Szwedów, tak samo jak przechowywany tam zdobyty wcześniej przez Polaków sztandar Bogdana Chmielnickiego. Polskie skarby odnajdziemy także w wielu innych miejscach stolicy. W zamku Drottningholm jest m.in. seria batalistycznych obrazów z okresu wojen polsko-szwedzkich. Szereg poloników jest w Muzeum Narodowym w Sztokholmie, a zapewne dużo więcej w jego magazynach. Muzeum Nordyckie również ma pokaźną ilość polskich zabytków. Można być zaskoczonym ilością nagromadzonych poloników w zamku Gripsholm, m.in. wielkich portretów polskich władców i arystokratów. Komnata zamku numer 65 jest cała polska, pełna głównie polskich portretów.
Kościół Świętej Katarzyny w Sztokholmie natomiast posiada 3 ogromne dzwony, które pochodzą z Warszawy. Kolejnym punktem na mapie z polskimi zabytkami jest Uppsala, niewielkie miasto uniwersyteckie na północ od Sztokholmu. Wizytę zaczynam od największej w całej Skandynawii katedry, miejsca koronacji i spoczynku szwedzkich królów. Wkrótce na kanale pojawi się odcinek z tego miasta, na który już zapraszam. Znajduje się tutaj grobowiec wspomnianej już Katarzyny Jagiellonki. Na nim można zobaczyć bogato zdobione herby Polski i Litwy. Powyżej figury królowej zobaczymy kolorowy fresk przedstawiający wyobrażenie Krakowa. W samej katedrze znajdują się też zrabowane Polski, konkretnie z Torunia dzwony oraz stroje i przedmioty liturgiczne w Muzeum Kościoła. Tornan, średniowieczny dzwon zrabowany z Polski podczas wojny północnej. Przy średnicy 1660 mm i wadze ponad 3,5 tony jest uważany za największy zabytkowy dzwon w Szwecji. Jest to jeden z 2 największych dzwonów z kościoła świętego Jakuba w Toruniu, zdjętych i zrabowanych przez wojska szwedzkie podczas wojny północnej. 2 mniejsze dzwony z tego kościoła udało się ocalić po opłaceniu wysokiej kontrybucji. Szwedzi nie dość, że zabrali dzwon, to jeszcze umieścili na nim zuchwałą inskrypcję informującą o tym, że został z Bożą pomocą zabrany z miasta Torunia przez króla Karola XII dnia 4 października 1703 roku. Inicjatywa odzyskania Tornana towarzyszy świętu ulicy Świętego Jakuba w Toruniu. Pismo w tej sprawie trafiło na biurko ambasadora Szwecji w Polsce. Drugi dzwon Tuba Dei z katedry świętego Jana ocalał tylko dlatego, że udało się przekupić wojska szwedzkie, jak już wspomniałem. Tornan z wieży kościoła świętego Jakuba nie miał już tyle szczęścia. O ile grobowiec królowej z Polski jest ciekawostką, to ze względu na przedmioty zrabowane w Polsce najważniejszy jest inny budynek. Carolina Rediviva to główna siedziba Biblioteki Uniwersyteckiej. Do najcenniejszych zbiorów należą księgi z prywatnej kolekcji Mikołaja Kopernika, które znajdowały się w Bibliotece Kapituły we Fromborku, w tym oryginał jego własnego dzieła o obrotach sfer niebieskich. Część z tych zbiorów zawiera osobiste dopiski słynnego astronoma. W jednej z książek znaleziono nawet 2 włosy uczonego. Wykonana dzięki nim analiza DNA pomogła później naukowcom ustalić miejsce jego pochówku. W bibliotece przechowywany jest choćby statut łaski, czyli zbiór wszystkich praw Królestwa Polskiego oraz najdawniejszy tekst Bogu Rodzicy i innych pieśni religijnych. W zbiorach biblioteki odkryto niedawno na nowo kolędę Jezus, Bóg i Człowiek w stajence betlejemskiej narodzony. Znajdują się tam tysiące ksiąg z Rzeczypospolitej. Ze wszystkich rabowanych przedmiotów na księgach Szwedom zależało najbardziej. Miały posłużyć do budowy nowego, oświeconego państwa. Płynęły do Szwecji w beczkach uszczelnionych smołą, by nic im się nie stało. Polskie ślady do dziś można spotkać w wielu miejscach Szwecji. Warto wspomnieć jako ciekawostkę kamienną podłogę w jednej z sal zamku Skokloster. Skradziona z jednego z polskich zamków podłoga jest niekompletna. Niedawno udało się odnaleźć jej brakujące elementy w Wiśle. Podczas badań dna rzeki wyłowiono ponad 20 ton marmurów. Wśród nich były fragmenty wspomnianej wcześniej posadzki. Ale to nie jedyny skarb, który skrywa zamek Skokloster. Jest on znany nie tyle z podłogi, co ze słynnych zbiorów poloników Polonika Samlingen. Obejmują one ponad 200 pozycji, a czego tam nie ma? W zamkowej bibliotece można znaleźć pisma polityczne, znaczną ilość tekstów teologicznych, relacje z wojen prowadzonych przez Rzeczpospolitą, oraz wiersze sławiące polskich królów. Ich autorami są m.in. Jan Kochanowski, Piotr Skarga,
Andrzej Frycz-Modrzewski i Samuel Twardowski. Ściany jednej z komnat pałacu w Skokloster są w całości pokryte polskimi obrazami. Prawie całe wyposażenie kościoła w tej miejscowości należało niegdyś do katedry w Oliwie, z czego najważniejszym skarbem są organy polskiej katedry. Zamek i kościół przybliża osobny odcinek na kanale, do którego link znajdziecie w opisie pod filmem. Oprócz muzeów w Sztokholmie, biblioteki w Uppsali i zamków Drottningholm-Skokloster czy Gripsholm, trofea z Polski można znaleźć także w wielu, wielu innych miejscach. Czy to wszystko? Najpewniej nie. W czasie potopu i później skala grabieży była tak wielka, że przedmioty z Polski były ważnym fundamentem skoku cywilizacyjnego skrajnie ubogiej i zacofanej wcześniej Szwecji. Trafiły nie tylko do królewskich rezydencji, ale też do kościołów, bibliotek, prywatnych siedzib, a poszczególne przedmioty przechodziły z rąk do rąk z pokolenia na pokolenie. Tak czy inaczej, wspólna historia Polski i Szwecji w XVII i XVIII wieku to okres wojen na lądzie i morzu, których ślady można zobaczyć dziś w muzeach po drugiej stronie Bałtyku. Nie są chowane, dostęp do nich jest powszechny i publiczny, tak samo jak do księgozbiorów w Uppsali, której uniwersytet wielokrotnie współpracował z polskimi instytucjami. A jak to możliwe, że zrabowane dobra nie wróciły do Polski po zakończeniu wojny? Już w podpisanym w Oliwie traktacie pokojowym Polska zastrzegła sobie przecież do nich prawo. Na mocy pokoju oliwskiego z 1660 roku Szwedzi mieli zwrócić zrabowane dzieła sztuki. Nigdy do tego nie doszło, ba, jeszcze po potopie wywożono z naszego kraju kolejne łupy. A traktat, pod którym widnieje podpis szwedzkiego kanclerza, wciąż obowiązuje. Zgodnie z ustaleniami, zwrot polskich książek, chodzi m.in. o Bibliotekę Królewską i archiwa, miał nastąpić w ciągu 3 miesięcy od ratyfikacji. Wkrótce za morze wysłano nawet Gottfrieda von Schroerera, którego zadaniem było odzyskanie najistotniejszych druków i rękopisów. Niestety udało mu się to tylko częściowo. Później także podejmowano próby odzyskania naszej własności. Miało to miejsce za rządów króla Jana III Sobieskiego oraz Stanisława Augusta Poniatowskiego. Niestety bez większych rezultatów. Coś jednak wróciło. Otóż w 1974 roku, po 319 latach, Polska odzyskała tzw. rolkę sztokholmską. Jest to zabytek niezwykle ważny dla naszej kultury i historii. Na papierze o szerokości 27 cm i długości ponad 16 metrów przedstawiono triumfalny wjazd królewskiego orszaku ślubnego Zygmunta III oraz Konstancji Habsburżanki. Uroczystość ta odbyła się w 1605 roku w Krakowie. Samą rolkę można do dziś zobaczyć na Zamku Królewskim w Warszawie. Międzynarodowe roszczenia o zwrot zagrabionych dóbr kultury nie ulegają przedawnieniu. Problem jest inny. Nie ma trybunału, który mógłby wydać wyrok nakazujący wykonanie traktatu oliwskiego. Temat co jakiś czas poruszany jest w przestrzeni publicznej i nadal nie wiadomo, czy wywiezione łupy wrócą kiedykolwiek do Polski. Co jest istotne, należy podkreślić, że są one dobrze chronione i poddawane konserwacji w Szwecji. Autorzy książki Uratowane z potopu przywołują rozmowę z pastorem, w kościele którego znajduje się polska ambona, ołtarz i chrzcielnica. Na pytanie, jak się z tym czuje, odpowiada, że widać, że to jest polskie, ale dla niego jest to część wspólnego europejskiego dziedzictwa. A on czuje się ich strażnikiem. W ubiegłym roku jeden z posłów Riksdagu szwedzkiego parlamentu proponował zwrócenie Polsce starodruku statutu łaskiego. Niestety kolejni ministrowie nie chcą nawet słyszeć o zwracaniu czegokolwiek, twierdząc, że to legalne zdobycze wojenne.
Podobna sytuacja z łupami wojennymi dotyczy muzeum całej Europy. Stwierdzono też, że obiekty te należy uznać za wspólne europejskie dziedzictwo kulturowe. Wygląda na to, że powrót tych skarbów jest prawie niemożliwy.